Dziś z kamerą z inicjatywy naszej koleżanki Anity Kruszewskiej odwiedziliśmy podgorzowskie Janczewo. Co sprawiło, że do Landsberg, dzisiejszego Gorzowa Wielkopolskiego w 1928 roku, zjechali możnowładcy, ludzie kultury z połowy Europy? Dlaczego pomimo próby utrzymania w tajemnicy w kondukcie pogrzebowym szli ramię w ramię ponad 100 dostojnych gości, m.in. baron Konstantin von Carnap Bornheim, przedstawiciele zakonu Joannitów, którego członkiem był baron von Carnap w urzędowych czarnych pelerynach z białymi krzyżami, kardynał Sabatier z Paryża, słynny tenor włoski Beniamino Gigli, następca Caruso, Mafalda Salvatini, włoska śpiewaczka operowa, czy przedstawiciel Mussoliniego? Kogo żegnali? Nie miałam pojęcia, że taka, że w historii jest księżniczka. My jako dzieci bawiliśmy się po prostu na gruzach już tego pałacu, bo ja pamiętam tylko gruzy tego pałacu. Ale później jak taka młoda dziewczyna, Patrycja Czosek, była tutaj u nas nauczycielką, pisała pracę magisterską na temat właśnie historii księżniczki egipskiej z Janczewa i ona właśnie wtedy po raz pierwszy ja widziałam, o co chodzi, bo ona te materiały gdzieś ściągała, nawet nie wiem gdzie, i ona zrobiła ze swoimi uczniami takie przedstawienie na temat właśnie księżniczki Egipskiej. To było coś wspaniałego, bo żeśmy tam przygotowali jeszcze taki poczęstunek i ja dopiero wtedy oczy mi się otworzyły i zaczęłam tak szperać między ludźmi starszymi. Czy coś pamiętają, nie? Bo to zaczęło mnie tak bardzo to inspirować, że no coś tu było, to Janczewo takie ważne, nie? Ważne się stało. I później żeśmy mieli czyn społeczny w parku. Ja wiedzieliśmy, że tam była fontanna, tam było miejsce po tej fontannie, tam ogniska się paliło. I ja się tym zajmuję, przychodzę, a tu już prawie wykopa taka kopareczka i jeszcze jak to było świetnie, my na klomby też poszliśmy, a do nas mówią, jakie tam piękne cegły, co my żeśmy to odkopali. Ten głaz, który 7 ton waży, to jest też właśnie z tego parku. Tu, to ja mówię, to jest kamień przypałacowy. Ten kamień jest tam upamiętnieniem, że tutaj kiedyś stał ten pałac. Tam jest namiastka tego tak narysowana. Ostatnia mieszkanka, z którą przed tym właśnie projektem rozmawiałam, to ona mi opowiadała, że jak ona tutaj przyjechała, to jeszcze była dziewczynką, nie? Ale pamięta, że było to mauzoleum, że tam stało 7 trumien, że tam były zwłoki balsamowane. I ona mi, że pamięta trumnę tej księżniczki, gdzie ona miała tak, tutaj do połowy była metalowa, a tutaj góra była odkryta za szybą. I mówi, była drobniutka postać, taka bielusieńka, taka, mówi, taka inna, nie? I ona ją tam pamięta, że ona była. Tylko, że mówi, że zaczęły się dewastacje, bo to tak było, te czasy takie były, że dewastacje i zaczęli tam te groby dewastować, to wszystko. Więc ówczesny wtedy przewodniczący Gromadzkiej Rady wydał decyzję, to były lata 47, ona tak mi opowiadała, że po prostu kazał te wszystkie szczątki, te zwłoki, które tam się znajdowały, wykopać jedną wspólną mogiłę i tam pochować, żeby po prostu skończyła się ta dewastacja. Sam początek Janczewa jest dość odległy, bo jest pierwsza wzmianka też w 1298 roku i nazwa prawdopodobnie pochodzi od założyciela. Wsi, czyli Johanna von Wulkow, który pochodził gdzieś tam z okolicy miejscowości Minszeberg, jeśli dobrze wypowiadam, która też się nazywa i do dzisiaj istnieje Jansfelde w Mecklenburgii, plus stamtąd oni przyjechali w tym XIII wieku. Drugą osobą, bo oczywiście tych właścicieli było wielu przez wieki, ale w 1714 roku rodzina von Schöningów Stuczna staje się właścicielem. Friedrich Wilhelm żeni się z wdową po von der Marwitz i przejmuje tą wieś. Umiera dość szybko. Wieś przyjmuje jego syn Ludolf, który funduje nam kościół, ołtarz i dwa dzwony.
Prawdopodobnie rodzina von Szynigów była budowniczym dworu tutaj w Janczewie, przebudowany w 1830 roku. Natomiast tracą tą wieś w 1840 roku. Cała linia stuczna von Szynigów wymiera. I prawdopodobnie pod fundamentami kościoła są groby tych potomków von Szynigów. Tak myślę. Natomiast od 1870 roku właścicielem wsi zostaje rodzina baronów von Karna Bornheim, która przyjeżdża tutaj z Niemiec, przyjmuje tą wieś i ona praktycznie jest właścicielem tej wsi do 1945 roku, do stycznia, gdzie w styczniu, pod koniec stycznia, 29-30 stąd ucieka. Tutaj teraz nawiązując do tej naszej księżniczki, Roderick, który był jakby kolejnym właścicielem pod koniec XIX wieku Janczewa ze swoją żoną Helen von Kranach, mieli 6 dzieci, w tym Konstantina, który nie był najstarszym synem, stąd nie dziedziczył majątku. Majątek odziedziczył jego brat Filip. Co robił Konstantin? Trudno powiedzieć. Jako tam dzieci, powiedzmy to oni, dostawali wykształcenie w domu. Często w Legnicy była taka szkoła, do której szlachta pruska wysyłała dzieci na nauki. I to jest coś w rodzaju takiego, powiedzmy, naszego liceum. I potem najczęściej trafiali do wojska, pełniąc tam różne, osiągając różne stopnie oficerskie. Natomiast Filip nie był wojskowym, jak wszyscy mówią, dość dziwny człowiek, nie wiadomo się czym zajmował, na pewno nie pracą. Podróżował po Europie i w 1912 roku w Londynie ożenił się z Martą Fraze de Longpré. Kim była Marta? Marta była córką Jeana Louisa Fraze i Marie Rose Biot. Po rozwodzie jej matki, matka jej w 1887 roku wychodzi za bogatego Żyda, Rafaela Suarez de la Peña, który zaadoptował Martę. Suarez de la Peña był synem Izaka i założycielem w Kairze banku. Zakładał kolej w Egipcie, budował tamę w Asuanie. Był bardzo bogatym i wpływowym człowiekiem. Nasza Marta była 3-krotnie zamężna. Po raz pierwszy wyszła za mąż w 1895 roku za Louisa François Paula Bunien. I to było pierwsze małżeństwo. Z tego małżeństwa była córka François Anne, z którą Marta później już nie utrzymywała kontaktu. Rozwodzi się z tym swoim mężem i w 1898 roku wychodzi za mąż za Turka, księcia Egiptu, Ali Hajdara Fazil Paszę, pierwszego kuzyna króla Egiptu, Fuada I. Z nim ma 2 dzieci, 2 synów, Saida Fazila i Ibrahima Fazila. Po rozwodzie z księciem Egiptu w 1908 roku wicekról Egiptu Abbas Himil II w 1908 ustanowił ją księżniczką. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby ona mogła opiekować się swoimi synami, którzy zostali wysłani do szkół w Anglii. I tam ona dość często przebywała. Stąd poznanie tego naszego Konstantina w Londynie. W 1912 roku wychodzi za barona Konstantina von Karna Bornheim i zamieszkują w willi w Neapolu, prawdopodobnie kupionej przez panią Martę, i tam umiera 24 czerwca 1928 roku. Ta willa się nazywa Carnap, leżała na Via Posilippa numer 50, istnieje do dzisiaj. Podobno ostatnim właścicielem był Maradona. Pogrzeb w Gorzowie odbył się dopiero miesiąc później, ze względu na oczekiwanie na syna, który otrzymał posadę w Indiach jako oficer, i wszyscy czekali w sumie
z tym pogrzebem na niego, stąd ta nasza księżniczka została zabalsamowana i oczekiwała w Nicei, po czym została przetransportowana i zwłoki do Gorzowa na ulicę Warszawską. Marta dość często przyjeżdżała do Janczewa, odwiedzając rodzinę swojego męża. Myślę, że mając pieniądze, wspomagała finansowo majątek, który, jak już wspomniałem, dwukrotnie upadał. I życzeniem jej w testamencie było, żeby być pochowaną w Janczewie. Prawdopodobnie dlatego, że nie miała już jakiejś swojej rodziny, z synami nie miała większego kontaktu, więc to było jej jakby najbliższe sercu miejsce. Stąd pogrzeb, który odbył się w Gorzowie, to była na ten czas największe, wydarzenie kulturalne, jeśli tak można to nazwać. Na pogrzebie były znane osobistości z świata i polityki, i kultury oraz arystokracji. Większość tych ludzi poznała na dworze Egiptu. Myślę, że też była zamożną kobietą ze strony swojego ojczyma i na pewno obracała się w kręgach ludzi zamożnych. Pieniądze i kontakty we Francji powodowały, że później było tyle znanych osób na jej pogrzebie. Ona została pochowana w mauzoleum rodziny von Carnap-Bornheim, prawdopodobnie wybudowanym w XIX wieku, gdzie ta rodzina była chowana. Do 1939 roku tam były dwu- czy trzykrotne włamania do tego mauzoleum, łącznie z profanacją zwłok, również tej księżniczki. Ona była pochowana w takiej trumnie cynowej, przeszklonej do połowy, także było widać jej twarz i część tułowia. Mimo to zostały skradzione jakieś kosztowności, aczkolwiek przypuszcza się, że to nie były jakieś tam dużej wartości rzeczy. Także do 1939 spoczywała i można powiedzieć do lat 50., do momentu, kiedy, czy tam na początku 60., to mauzoleum zostało rozebrane, a jej zwłoki gdzieś w pobliżu tego mauzoleum spoczywają i stąd będzie nasza próba ich znalezienia. Pani sołtys Krystyna Podsiadło wraz z Magdaleną Rzeczycką-Więckowską i Jerzym Dubielem czekają na pozwolenie prac wykopaliskowych. Decyzja ma być na dniach. Czy uda się odnaleźć trumnę z zabalsamowanym ciałem egipskiej księżniczki? Czy odbudują mauzoleum? O tym dowiemy się już niebawem.